Artline started as an idea of that there was no network in between the art institutions, the academy, and artists in the South Baltic area. Projekt Telling the Baltic jest projektem, który jest realizowany w ramach takiego większego projektu nazywającego się Artline, który jest projektem parasolem dla różnych mniejszych projektów artystycznych. We were working primarily as story collectors. Wyodrębniliśmy sobie grupy zbieraczy historii, którzy pochodzą z różnych zawodów. And as story collectors, we wanted to not only find opportunities where we could talk to people who lived along the Baltic Sea and within the Baltic coast. But we also wanted to really collect these stories or think about stories in a way that sort of pushed back against the idea of what a story really is. We wanted to think about the Baltic in particular as a place where stories are collected from a range of people who live in, who work there and who might have a perspective on the sea that's different. What to do with these stories? We thought of it just, it will be in the museum archive afterwards. So anybody, a researcher, a journalist, a writer, can use it. We met another artist and storytellers. We had talkings, we eat together. This project changed my attitude to the sea, really. We're visiting different places around the area. I didn't know so much about the sea. W tym całym procesie właśnie wyboru artystów zastanawialiśmy się, czy na przykład są to artyści, którzy będą umieli pracować na czyichś historiach. Potem właśnie były te warsztaty, gdzie wszyscy wspólnie się zastanawialiśmy, jak ta wystawa będzie wyglądała, więc był taki długi proces mailowania czy skype'owania do siebie i wydyskutowywania tego, jaki kształt ta wystawa będzie miała finalnie. We're so happy that you are here. We knew that we would be the first part to show this, the artist here in Karlskrona. Marek, the architect of the exhibition, he has had the contact with the artist all the time. So it's the first time I can see from his drawings how he has thought about the exhibition. Ja jako designer wystawy proponowałem różne rozwiązania techniczne, tak by te 21 prac mogło ze sobą współgrać, tworząc jedną wspólną wartość, która nazywa się Telling the Baltic. Morze Bałtyckie jest morzem szarym. Nigdy nie pojawia się w nim kolor błękitu, zieleni, seledynu. I ta szarość zainspirowała mnie do wprowadzenia filcu na wystawę. Świetnie wkomponowują się w tą jasną przestrzeń, która wywodzi się ze szwedzkiego stylu, bardzo prostego, estetycznego. We'll be right back.
seems to be very stormy around me, and but it's just happened with the trees and the lighthouses, not with me, as you can see. My head still standing on my shoulders, and my pullover doesn't fly away with the wind, like the trees are turning to the side. In former times, in Kuronian Spit, it was necessity, what became a tradition, let's say, to catch crows for food. That land, what before was very poor land, now it's a touristic center. And even this tradition of catching crows, it's now it's one of the points why I mean to attract tourists to that coast. Now locals, they catch not fish or crows, they catch tourists. And what was before food for themselves, now it becomes food for tourists. Серія моїх фотографій із 20 штук була вдохновлена історією Агнішки Володська після того, як вона розказала про людей з польської сторони Балтійської коси. Після цього мені прийшла в голову ідея, вона приходила і до цього, так як на Балтійській косі нет. Есть граница между Польшей и Россией, но нет пограничного перехода. И каждый раз, когда я был на Балтийской косе, мне хотелось узнать, что находится на польской части, как она вообще выглядит. Это было очень интересно, потому что я не встречал до сих пор ни одного человека, который бы был на обеих сторонах Балтийской косы. Będąc tutaj dwa tygodnie na takim researchu, już w ciągu tam pierwszych dni wiedziałem, co chcę zrobić, ponieważ była wycieczka po regionie i w jednym miejscu są petroglify namalowane w epoce brązu na ziemi, na skałach. Pokazują głównie pewnego rodzaju życie, które pojawiało się na morzu. Pomyślałem, że zrobię to jako metafora dźwiękowa. W każdym razie moja instalacja polega głównie na takich trzech motywach. To jest dźwięk, interakcja, ważny dla mnie jest ruch. Generuję poprzez wibracje pewnego rodzaju kolaże dźwiękowe. Wnętrza regionalnego muzeum w Kaskronie były dosyć małe. Co mi się podoba w całym projekcie Train the Baltic, to że on się dzieje w czasie i w różnych miejscach. Wystawa ruszyła w Europę. Tutaj miałem do dyspozycji pustą, otwartą przestrzeń.
550 metrów kwadratowych do zagospodarowania. Otrzymaliśmy do prezentacji wystawy, jest dokładnie kwadratowa. Projektowując w nią labirynt prac, przekrzywiłem kierunki o 45 stopni. Można tworzyć zaułki, można tworzyć przestrzenie o niejednoznacznej i nieregularnej daje to możliwość oddzielenia między sobą poszczególnych prac, a oglądającemu właśnie nie wiem co daje, bez sensu. No takie wie. Masz fajny strój. Mała. To wiem, zawsze dbam o style. Pan Marek ci pomoże. Teraz dzień weź... dobry, panie Marku. Zróbcie te ramy. Tam na pokładzie. Kłaniam się. Zróbcie te, zróbcie ile możesz z panem Markiem. Tak. Tak, tak. Nie, nie. Nie? Tak. Bo tak to ta rama nam wam na łeb spada i tak dalej, nie? Super. Umyjcie ręce. Jako artyści, my jako ci wszyscy ludzie, którzy zostali uwikłani w ten projekt, wzięliśmy na siebie to zadanie, by ponieść dalej, by uobecnić te historie, by je pokazać w maksymalnie atrakcyjny sposób bardzo szerokiej publiczności. I teraz ci, którzy przychodzą tutaj na te wystawy, mają okazję zapoznać się z tymi historiami, które gdyby nie to, że my je tutaj prezentujemy, prawdopodobnie pozostałyby gdzieś tam na obrzeżach świadomości i nie miałyby szans takiego szerokiego dotarcia do jakiegoś takiego ogółu społeczności ludzi, którzy zamieszkują te tereny. Dziękuję za to szczęście bycie. Tak.
В этом проекте пиявки присасываются к моему телу, сосут кровь, и в это время я читаю стихи Иосифа Бродского о Балтийском море. На самом деле у Бродского всегда была очень сильная связь с морем. Всегда для него представлялось море такой очень идеальной стихией. После этого эта кровь, моя кровь, с переработанной уже пиявками, с их веществами и с особой вибрацией поэтической, выливается обратно в море, получает круговорот информации, потому что вода, она меняет свою структуру от информации, но это известный факт. И практически наверняка в нас самих течет не наша собственная кровь, как мы это себе представляем, а, скорее всего, это вода, которая миллиарды-миллиарды раз проходила через разные состояния, стихии. I immediately started to think, if I had my own relationship to the Baltic Sea, that I actually have a quite close connection to the Baltic Sea through a person that I know. A close person in the family, and he lives on a remote island in the middle of the Baltic Sea. He takes a lot of photographs. Then a thought came to my head that maybe the story in itself is good enough. I made this small model of this bay that I'm talking about in the story. So I took photos from this model and made it look like it would be taken from by this man, I don't know, some in the 60s, in the 70s, in the 80s, in the 90s. And then I also added a photograph of this old man with a camera and a postcard, probably sent by him to his loved ones, as a way to create a scenario in the heads of the viewer of the piece. But it's all fake. The photographer, that's me. I put the life vest under my jacket to look fat. Część prac też uległa zmianie, bądź transformacji w stosunku do tego, co było pokazane w Karlskronie. Crow catching was the first work what was based on this also feeling, emotional thing. We are talking about the feeling, and then if someone would ask, what feeling? Then this feeling has a lot layers, I think. It is a rope walk. It tells us something what is gone. It's also like dealing with the past. It's time-based, you know. It's time-based when you are going through something and it is cut it already. The change is that in Karlskrona we have one piece, then from this piece we're bringing some other piece to Gdansk. I think it really works the space itself very much, how to say, it's very impressive. Dla mnie jest bardzo ważne jakby wykorzystywanie tych przestrzeni, w której praca jest pokazywana. W
Karlskrona, one były nie na terenie tam, gdzie była wystawa, czyli w budynkach muzeum, tylko w ogrodzie przylegającym do muzeum. Tak samo, co ciekawe, wydarzyło się w Gdańsku, że jakby te płótna znowu zawisły poza przestrzenią wystawy. Dziś mi się wydaje, że to jest też jakaś część mojego charakteru, która potrzebuje przestrzeni. Tutaj w Gdańsku akurat miałam odsłonę też bardzo ważnego dla mnie projektu Nika Stoczniowa Odchodzi. Opowiada to o murze, na którym są wydrukowane, odbite teksty stoczniowców. Ja go zrobiłam w 2004 roku. W tym roku mur w grudniu zostanie zburzony. Na tym murze jest odbite także moje ciało. Ludzie nazwali to ciało Nika Stoczniowa. Razem ze zburzeniem muru Nika Stoczniowa, razem ze stoczniowcami i z upadającą stocznią odchodzi z tego miejsca i razem ze swoim przyjacielem psem. Performance, nieubłagane piękno katastrofy, okazał się akcją, która jest niezwykle zdeterminowana przez przestrzeń, w której jest pokazana. Pokazując go w Szwecji, w Karlskronie, miałam do dyspozycji piękny, barokowy ogród z pięknym zielonym trawnikiem, z równo przystrzyżonymi żywopłotami. W dodatku było to popołudnie, więc świeciło słońce. Performance tutaj w Gdańsku wyglądał zupełnie inaczej. Ten kontakt z publicznością był praktycznie, no, byliśmy od siebie kilka centymetrów, pół metra, metr. Oni widzieli każdy mój gest, każdą moją emocję i ja również oddziaływałam na nich w jakiś sposób, a oni na mnie, więc tutaj on był bardziej intymny, bardziej taki skoncentrowany na kontakcie ja, widownia. Postanowiłam wręczyć publiczności latarki i ludzie, oświetlając mnie tymi latarkami, jakby również podążali za mną. Ten performance, no, jest dla mnie bardzo ważny i jest, myślę, że nacechowany takimi dwojakimi emocjami. To znaczy, z jednej strony jest ten aspekt pozytywny, ten aspekt przypomnienia sobie czasów dzieciństwa i jakby zabawy na plaży, czyli no, słodki obraz dzieciństwa, a obok jest ta tragedia Guslofa, śmierć tysięcy ludzi, ciemność i zimno. Zina! Strasuj, Zina! Strasuj, świet! Gdzie Android przemyki, gdzie położymy? Tutaj na przykład.
przykład tym się zasadniczo różni ta wystawa od Karlskrońskiej, że mamy tu dużo więcej prac artystów z okręgu kaliningradzkiego i z Litwy. Символы, метафоры. Я всегда жду какого-то знака со стороны, какого-то естественного, и вот таким вот образом я встретил человека. В контексте этого проекта я не думал о нем, но встретил, и тут у меня произошел бабах в голове. Я понял, это человек, который действительно связан с Балтийским морем. Были условия. Мне была интересна глубина или находиться под водой. Под водой. Под водой. Под водой. Ну, история, получается, связана как раз со сновидениями. С его жизнью тоже очень связанной со сновидением. Можно создать такое пространство, как раз напоминающее комнату, и в то же время, чтобы эта комната было нечто между комнатой выдуманной, фантастической, из сновидения, которое может располагаться на дне. Мы везде живем на море и знаем, что такое закат, и что такое рассвет, и знаем, что такое оранжевый цвет, и знаем, что, какого цвета солнце, и какого цвета водолазный костюм. Хотелось бы обойти вот такими, опять же, символами. 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 We just heard rumors about the Artline project. So they have a lot of potential for local activities. And so I really actively tried to get in touch with Torun and recommended her to involve the Kunsthalle. Hatte das ganze Projekt einen relativ großen Rahmen. Und das heißt, die Kommunikation musste zwischen relativ vielen Beteiligten stattfinden. All these stations have their, alle Stationen haben ihre Spezialität. Und ich glaube, sie waren auf, die waren historisch eingebunden in Karlskrona, in einem historischen Kontext. Das hatte eine Spezifik. Eine weitere Spezifik war in Gdansk. Da war ein total freier Raum. Und die dritte Spezifik gab es eben in Rostock, weil man muss nichts auf nichts hin bauen, sondern wir haben hier eine Architektur und man muss auf die Architektur reagieren. Das heißt, die Architektur reagiert auf die Kunst und die Kunst reagiert auf die Architektur. Das war wieder eine spezielle Situation, glaube ich. Gerade diese Ausstellungseröffnung mit sehr vielen Künstlern, auch mit einer Live-Performance, die, so fand ich, auch unter die Haut ging. Wir hatten viele Besucher auch in der Ausstellung. Zeitgenössische Kunst, die junge zeitgenössische Kunst, ist ja eine Reflexion unserer Zeit. Was ist zeitgenössische Kunst?
den här workshopen en vecka då det regnade berättelser över oss gjorde mig både glad och det var svårt för jag tänkte hur ska jag kunna använda dessa, för jag tyckte att många av dokumentationerna och de berättelserna vi fick tillgång till, de hade ett stort värde i sig. Och ibland kan jag tycka att berättelsen som ligger under och anledningen till och med är viktigare. Att jag vill inte se det som ett råmaterial. Och då så faktiskt så samlar jag allt det här på denna affischen. Och jag tycker ett enkelt och direkt tilltal intresserar mig. Och här har vi då både på ryska och på svenska och på polska och på litauiska och på tyska som alla deltagarna i projektet har gett mig. Havet, hur ser jag på havet? Jag är lantbrukarflicka, jag har aldrig seglat, jag har aldrig åkt utomlands. Jo, men simhallen, kanske är simhallen en modell för havet. Så jag visste, hur får man en idé som konstnär? Jo, jag begav mig till simhallen här i Karlskrona och simmade en kväll. Och kände på vattnet, jag är lite rädd för det stora havet, alltså passar simhallen mig bra. Och där såg jag en kille som lärde en annan kille att simma, två vuxna män kan jag säga. Och jag blev så väldigt tagen av hans sätt att undervisa och hans kunnighet. Så jag frågade honom om han nästa dag kunde ställa upp att filmas. För att han lär studenter här på BTH och jag tycker att det finns så väldigt mycket kunskap som vi inte använder, som kommer från andra sidan havet. Och därför så står han och undervisar till en tom bassäng med stor intensitet och tydlighet. Den andra killen jag fick syn på när jag simmade där var badvakten. Och badvakten, jag tycker det var ett vackert porträtt på en man som sitter och väntar. Vad han väntar på. Hans berättelse finns i hans tankar. Vad tänker du på och vad tänker jag på? Och jag tror att det är viktigt att känna igen sig för att botten i dig är också botten i mig. Att vi har samma tankar och samma likheten mellan oss. Deadline jest zbiorem, jest kolekcją obrazów związanych ze śmiercią, z kształtem, jaki ona przybiera. Szkieletem ryby, ptaka, szkieletem łodzi, człowieka. Jest ona bardziej taką opowieścią o morzu, wodzie, oceanie, jako o jednym wielkim zbiorniku wodnym. Jest metaforą przestrzeni, równie nieznanej jak kosmos. Obserwując rozwój prac nad wystawą Telling the Baltic, postanowiłem zrobić performance, w którym przenoszę energię zawartą w sztuce pradziejowej, która występuje we wszystkich krajach basenu Morza Bałtyckiego, i zwiążę ją z miejscem, w którym aktualnie będzie pokazywana wystawa. W performance, chodząc wokół wybranych obiektów, zbieram energię, jak robią to buddyści, i po rytualnym obmyciu w Bałtyku, w dzień wernisażu, przenoszę ją chodząc dookoła miejsca wystawy. W ten sposób łączę kulturę i sztukę dawną ze sztuką współczesną, wykorzystując energię miejsca. To działanie postanowiłem kontynuować przez wszystkie edycje Telling the Baltic. Мы сейчас находимся в Калининграде.
в Музее Мирового океана. Для нас, как кураторов литовской и российской части, было немного странно, что в повествовании о Балтике, в Telling the Baltic, ну, только три страны принимают участие, потому что не только нам концепция показалась интересной, но и также то, что мы могли бы быть со своими историями. It's the same project, but it's a different exhibition. Такая немного статичная экспозиция Музея Мирового океана вот дополнится видео, саунд-проектами, фотографиями, которые посвящены Балтийскому морю. This project was very important for Kaliningrad young artists, actually. Мой проект называется «Светомеханика», «Балтика светомеханика». И мне хотелось, чтобы зрители почувствовали себя как свет, который проходит через толщу морской воды и на разных уровнях. Идет преломление света, отражение определенных участков спектра. Вот. И это такая светомеханическая модель. И вот по прошествии некоторого времени я поняла, что можно сказать, что это такой технический импрессионизм. То есть есть направление в искусстве импрессионизма, это своего рода такой технический импрессионизм. То есть это мое впечатление по материалам интервью с гидрооптиком. Конечно, во многом это такая поэтическая метафора. Почему мне было важно участвовать в проекте Telling the Baltic? Мне нравится работать с местными темами. Меня завораживают все эти армейские темы, закрытые пространства, наполнение каким-то внутренним текстом. Я не выбирал историю, над которой работать, а так получилось, что мы с приятелем, с журналистом поехали делать репортаж. The story behind my work, Whistle in the Boat, has to do with the superstitions or the rules that the fishermen are using before they go out fishing. They have these superstitions about what they should do and what they should not do to get fish. And one of the rules is that you are not allowed to whistle in the boat. I thought, as some kind of action for saving the fish, to propose whistle in the boat. And there are other things that you shouldn't do either. For example, scrub the deck and other superstitions. I've made this short film with the women whistling on the boat. I'm invited for an international exhibition, mostly
I will just come and leave my work, or I will send it, or whatever. But here I had the opportunity actually to be in a workshop and discuss how the other artists are looking on almost the same subject I'm interested in. This piece I made here, it's called Reenact. I was making a sort of research myself before I went to the workshop. And at one point I found a book about the Baltic soldiers who was working or on the duty at the German army under the Second World War, and how they flew to Sweden. And first they were in a way accepted as refugees, but after a while they were sent back to the Soviet Union. This story is in a way still quite complex, also in Sweden. So my work is a lot about a sort of identification between the state of being a refugee and also a more metaphor about it. Taki projekt stworzył miejsce pracy dla wielu ludzi. Dobra, dziękuję bardzo. Dobra, dziękuję. Którzy... Halo, dzień dobry, Sławiska, słucham. Realizują ten projekt od strony administracyjnej. Dobra, a czy numer pan tam musi być podany? Bo artyści tworzą dzieła sztuki. A czy na konto wniki Agnieszka dała? Nie dała. Ale ktoś to musi... Dobrze, dobrze. ...przygotować. Helena jest w szpitalu i będzie tam przez 2 tygodnie. I ma rozwalony komputer, do którego nie ma dostępu do danych. Ktoś to musi rozliczyć. Czy teraz zebranie z Bereniką? Ktoś to musi... Spotkanie robocze po wernisażu, 400 euro, ja zarezerwowałem 1600 zł. Ktoś to musi zamknąć od strony formalnej. Agnieszka, Maggie, Torun, Ivona, Irma, Jogita, Lukasz, Anna. I won't forget someone. Marek, Lisa, Annika, David, Astrid. Oh, I really won't forget someone. It's not so easy to remember all of them. Johan, Hendrik, Anton. Oh no, if they will see this, they will be sad if I can't remember them now, at the moment, on this point. Okay, I met all of them. I have a clear imagination from all of them, and most of them, I know some personal facts. Let me think again. There will be someone else.
No, I... yeah. That's all. Nice. I thank you.